Dzień dobry, dzisiaj witam Was w Birmingham, gdzie wylądowałem na Autosport Racing International Car Show. Jakoś tak to brzmi dokładnie, nie pamiętam, czy dobrze powiedziałem tą nazwę, w każdym razie nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co widzicie tutaj, co stoi obok mnie. Po pierwsze, jest to polski samochód, jest to pierwszy wyścigowy polski samochód i jest to Arinera. O tym samochodzie pewnie już dużo słyszeliście. Ostatni raz można było oglądać go w Polsce na salonie samochodowym w Poznaniu. Natomiast tamta wersja, którą tam widzieliście, ma tak naprawdę z tą niewiele wspólnego. Firma Arinera postanowiła wprowadzić pewne zmiany w koncepcji swojego działania i nie budować najpierw samochodu przeznaczonego na drogi, takiego ekskluzywnego superbolidu przeznaczonego na drogi, ale wejść w motosport. Dlaczego? Ano dlatego, że seria wyścigów klasy GT, gdzie ścigają się takie superbolidy, to jest też doskonałe laboratorium doświadczalne. Dostarcza mnóstwo informacji, które mogą potwierdzić, jak genialny albo nie jest taki samochód. Co już wiemy na temat tego samochodu? Po pierwsze, został zaprojektowany przez polską firmę, przez polskich inżynierów, ale w kooperacji z najważniejszymi, z największymi, powiedzmy to, gośćmi, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, co piszczy w motosporcie i w tej branży wyścigowej. Ta Arinera Husaria GT, bo taka jest pełna nazwa tego modelu, tym poprzednikiem z Poznania, ma w zasadzie jedyną wspólną rzecz, to jest linia stylistyczna dachu. Resztę zostało totalnie przemodelowane, przekonstruowane. Tu wszystko w tym samochodzie jest nowe, jest fajniejsze. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Spójrzcie, bardzo istotna w samochodach wyścigowych klasy GT jest aerodynamika. Mamy specjalny splitter z przodu. Te wszystkie elementy, one pełnią bardzo, bardzo istotną funkcję. Jest płaska podłoga, jest tylny dyfuzor, jest potężne tylne skrzydło, które generuje, słuchajcie, siłę docisku ponoć na poziomie do 490 kg. To, co widać tutaj, to jest rura doprowadzająca powietrze do umieszczonego centralnie silnika. Ona jest wykonana w całości z karbonu i z aluminium po to, żeby zapewnić jej odpowiednią wytrzymałość. Co dalej? Sama konstrukcja tego samochodu oparta jest o stalową ramę przestrzenną, wykonaną ze specjalnego rodzaju stali, która to stal wykorzystywana jest na przykład przez zespół Lotusa w wyścigach Formuły pierwszej. Te wszystkie panele tutaj wokół samochodu to jest karbon, czyli włókno węglowe, natomiast elementy podłogi, elementy wykończenia wnętrza są wykonane albo z karbonu, albo z kewlaru. Kolejna rzecz, silnik. Tutaj akurat mamy silnik General Motors i takie silniki będą stosowane w Arinerze Husarii GT i później w domyśle również w Husarii 33. Dlaczego 33? Bo do 33 sztuk będzie ograniczona seria tego modelu drogowego, który pojawi się prawdopodobnie już w przyszłym roku. Jeszcze słówko o silnikach. Tu będzie kilka do wyboru wariantów mocy, ponieważ każdy model będzie robiony na indywidualne zamówienie, więc będzie można wybierać, tak V8 oczywiście, będzie można wybierać między motorami o mocy od 420 do 650 koni mechanicznych. Imponujące. Skrzynia biegów, automat sekwencyjny z funkcją zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy. Jest to skrzynia Hulanda. Moment przekazywany oczywiście na tylną oś. Tarcze hamulcowe, średnica 380 mm. Opony Michelin, zawieszenie, pushrody, podwójne wahacze poprzeczne, sprężyny i elementy zawieszenia opracowane specjalnie dla tego modelu przez firmę Ohlins. Na koniec cena. W takiej specyfikacji podstawowej, nazwijmy to, auto będzie kosztowało 139 tysięcy funtów, czyli jakieś 840 tysięcy złotych. To dużo i niedużo.
klasie tego typu aut jest to, powiedzmy, cena dość przystępna. Arinera ma kilka pomysłów, jak rozwijać ten projekt, jak rozwijać te samochody i powiem szczerze, że tak jak już te kilka informacji, których usłyszałem o tym samochodzie, brzmi to naprawdę zachęcająco. Zobaczymy, za miesiąc ruszają testy drogowe tego samochodu, a jesienią już profesjonalne jazdy w kilku seriach wyścigowych. Przyszły rok w Genewie powinniśmy zobaczyć Husarię 33, która będzie już taką wersją drogową z bardzo fajnym wnętrzem zaprojektowanym przez również polską firmę Luc & André. I to będzie bardzo, bardzo unikalna rzecz. Cena drogowej wersji Arinery jeszcze nie jest znana. Na pewno, gdy auto się pojawi, zapewni swoim właścicielom duży poziom ekskluzywności i takiej wyjątkowości. W każdym razie, słuchajcie, trzymam kciuki, bo auto zrobiło na mnie piorunujące wrażenie i mam nadzieję, że Wam podoba się również. Dzięki.